Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. Witajcie w nietypowym nieco odcinku Hablo Español, dlatego że jak widzicie jestem w trochę nietypowym miejscu. Otóż czasami tak się zdarza, ale i na Kanarach pada, no w sumie kropi. W każdym razie musiałem schować się pod taki oto kanaryjski balkon. Jestem w pobliżu hotelu Santa Catalina, który jest tam, no ale musiałem schronić się przed deszczem, żeby ładnie się przed wami mniej więcej prezentować. Ten odcinek jest też nietypowy z innego powodu, bo będziemy mówić o czymś, o czym mówimy nieczęsto, ale czasami tak. Mianowicie o użyciu aplikacji językowych do nauki języka. I będziemy to robić na podstawie aplikacji Speakly, która też jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Jeśli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu, to wiecie, że już robiłem promocję dla Speakly. Mniej więcej 2 lata temu też robiłem pełną recenzję, taką jak ta dzisiejsza, tej aplikacji. I jest to aplikacja, którą naprawdę mogę wam polecić szczerze. Nie ma tutaj żadnych sztuczek, oczywiście, jak wiecie, skoro Speakly jest sponsorem dzisiejszego odcinka, to znaczy, że płaci mi za to contenido, za ten content, można by było powiedzieć, jak to dzisiaj jest popularne wśród youtuberów i innych influencerów mówić. W każdym razie mogę wam naprawdę szczerze tę aplikację polecić, bo jest ona najlepszą aplikacją, którą widziałem do nauki języka hiszpańskiego oczywiście i innych języków również. I w tym odcinku pogadamy o tym, dlaczego. I tak samo jak w tej pierwszej recenzji, będziecie mogli razem ze mną przetestować różne funkcje tej aplikacji. Doszły niektóre nowe, niektóre błędy, które zauważyłem ja sam osobiście w poprzedniej recenzji, zostały poprawione w licznych aktualizacjach, które cały czas rozwijają tę aplikację, więc jest to rzecz żywa. Dlatego też między innymi naprawdę mogę wam tę aplikację polecić. Tym wszystkim się dzisiaj zajmiemy. Nauczymy się przy okazji trochę hiszpańskiego, no bo przecież ta aplikacja czegoś nas nauczy, jakieś przykłady nam da i zobaczymy, jak to wszystko w praniu, jak to się mówi, wygląda. W każdym razie odwiedzajcie również Facebooka, Instagrama mojego, do których to kont znajdziecie linki pod spodem w opisie, a my już zaraz zaczynamy. Zapraszam. Na sam początek możecie zapytać, czy w ogóle warto używać aplikacji i możecie zadać sobie pytanie, czy aplikacja językowa jest jedynym narzędziem, który pozwoli wam opanować język. No, jedynym oczywiście nie, ale moim zdaniem może być, jeśli wykorzystamy to narzędzie dobrze, bardzo pomocną rzeczą, bardzo pomocnym suplementem naszej nauki, dlatego że, jak już wiecie, skoro oglądacie mnie skrupulatnie, moim zdaniem nie ma jednej konkretnej metody, która nas doprowadzi do sukcesu. Musimy połączyć różne rzeczy, różne źródła, które pozwolą nam języka się uczyć. To tak samo, jakby powiedzieć, że zapisałem się na przykład na kurs językowy w jakiejś szkółce, chodzę do jakiejś grupy, może być to nawet kurs intensywny, ale powiedzmy, że jest tam 6 osób, 10 osób, obojętnie ile. Dla każdej z tych osób inny rodzaj słownictwa będzie ważny. I na pewno podczas takich zajęć nauczymy się trochę słownictwa dla nas niepotrzebnego, zwłaszcza na samym początku. Nawet jeśli mamy lekcje indywidualne, gdzie cała atencja profesora jest na nas skupiona, no to też zazwyczaj mamy te lekcje raz w tygodniu, być może 2 razy, a jeśli nic z siebie sami nie damy w domu, jeśli nic nie włożymy z siebie dodatkowo, no to z tej nauki tak naprawdę nic nie będzie, bo język trzeba cały czas ćwiczyć, do czego was zawsze zachęcam, żeby myśleć po hiszpańsku, żeby mówić do siebie po hiszpańsku, żeby robić dodatkowy wysiłek, żeby czytać coś, słuchać muzyki, oglądać filmiki, filmy, seriale, obojętnie co to by nie było, trzeba mieć z językiem kontakt i najlepiej mieć kontakt codzienny, a aplikacja jest właśnie dobra w tym, że zmusza nas niejako, zwłaszcza jeśli opłaciliśmy jakąś subskrypcję, do tego, żeby codziennie z niej korzystać. Może być to 5 minut, może być 10 oczywiście, ale żeby wykorzystać potencjał Speakly, która naprawdę jako aplikacja oferuje nam różne funkcje, dzięki któremu ta nauka nam się nie znudzi, to najlepiej by było, gdybyście poświęcali dziennie z pół godziny, grając, bawiąc się tą aplikacją i
wtedy efekty na pewno będą dużo lepsze. Oczywiście jest to suplementacja naszej normalnej nauki, ale jest to suplementacja, która moim zdaniem przynosi efekty. Bo można gadać samemu do siebie, ale jeszcze lepiej gadać na przykład do telefonu i jeśli jeszcze ten telefon potrafi sprawdzić nam wymowę, a to Speakly właśnie potrafi. No dobrze, odpalmy zatem naszą aplikację i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Pierwsze, co musicie wiedzieć, to to, że aplikacja ta jest dostępna zarówno na Androidzie, jak i na iOSie. Ja akurat mam iOS i jest też dostępna w wersji niemobilnej na komputerze. Też można sobie tam wejść i pograć, pobawić się tą aplikacją. I jest to aplikacja tworzona przez dwójkę poliglotów, którzy mają duże doświadczenie i podejście bardzo naukowe do tego, jak tworzyć te aplikacje. I jak widzicie, mamy tutaj dostępnych 8 języków. Mamy hiszpański, estoński, fiński, niemiecki, angielski, rosyjski, włoski i francuski. Oczywiście nie wszystkich tych języków będziemy mogli się uczyć poprzez polski. Poprzez angielski możemy się uczyć wszystkich, ale później jest to różnie. W każdym razie dla nas najważniejszy jest język hiszpański i on akurat ma interfejs polski jak najbardziej, więc nie musimy znać angielskiego na przykład, jak w tej aplikacji z Sową, żeby uczyć się hiszpańskiego. Tutaj możemy to robić przez polski. I o co chodzi z tą naukowością podejścia tych twórców Speakly? Chodzi o to, że dla każdego z tych języków, które są dostępne na platformie Speakly, w tej aplikacji, wybrali oni najważniejsze słowa, najważniejsze zwroty i to zwroty z życia codziennego, które na pewno pomogą nam wejść na ten komunikatywny level, na ten komunikatywny poziom i od razu z buta wejść w mówienie z native'ami po hiszpańsku, akurat w naszym przypadku. Z tego, jak ja się bawiłem, a bawiłem się dość sporo, naprawdę są to przydatne zwroty, to nie są zwroty zupełnie z czapy wyjęte. Na pewno przydadzą nam się one, a jak wiecie, ja też najczęściej nie uczę was słówek pojedynczych, tylko uczę was pełnych zdań i to jeszcze w kontekście. Tutaj być może kontekstu całego nie będziemy zawsze mieli w tych zwykłych ćwiczeniach, ale mimo wszystko są to pełne zdania, pełne zwroty i jest to bardzo przydatne, przynajmniej moim zdaniem. Kolejną bardzo ważną rzeczą, która wyróżnia Speakly spośród innych aplikacji językowych, jest to, że można dobrać sobie nasz ulubiony sposób nauki. I mamy tutaj różne rzeczy do wyboru, w sumie dwie metody i zależnie od naszych preferencji możemy wybrać jedną, drugą albo połączyć obie. Zobaczmy, jak to wygląda. Wejdźmy w ustawienia nauki i mamy tutaj uczenie słownictwa, możemy wybrać karty mówienie, karty pisanie, możemy też sobie przypomnienia o nauce ustawić i te wszystkie inne rzeczy, ale jeśli wejdziemy tutaj w opcję, jak się chcemy uczyć tego słownictwa, to mamy opcję wybierając prawidłową odpowiedź, pisząc albo połącz obie metody. Ja wam polecam połączenie obu tych metod, dlatego że w tym momencie możemy ćwiczyć różne aspekty nauki języka tak naprawdę i jest to o wiele bardziej przydatne niż wybieranie jednej. Ale jak widzicie, mamy też opcję pytaj codziennie, to znaczy, że codziennie aplikacja sama będzie nas pytać, jakiej metody dzisiaj chcemy użyć, no bo wiadomo, że nasze życia mogą różnie wyglądać, czasami mamy więcej, czasami mniej czasu wolnego, czasami jesteśmy w transporcie publicznym na przykład i gadanie do telefonu byłoby może wstydliwe czy też głupie, chociaż moim zdaniem nie powinno być, no ale wiadomo, są różni ludzie i różne sytuacje. Więc możemy na tej podstawie wybrać sobie to, co nam w danej chwili się podoba. Jeśli macie czas wolny, jesteście w domu, ja polecam wam obie metody, bo wtedy jeszcze lepiej wszystko do główki nam wskakuje. No i jak już wybierzemy naszą ulubioną metodę, w tym przypadku połączenie obu metod nauki języka, nauki słownictwa, to możemy przejść do konkretów. Jak widzicie tutaj, ja mam opcję zmień mój poziom na początek poziomu. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że ja już z tej aplikacji korzystałem, więc odpowiedziałem na ten test sprawdzający dobrze i od razu przeniosło mnie na
poziom średnio zaawansowany. Jeśli wszystkie poprawne odpowiedzi zaznaczycie, to taki właśnie poziom dostaniecie. Oczywiście byłoby niemarketingowe, gdyby wam powiedzieli, już nie musicie się niczego uczyć, więc przenosi was na poziom średnio zaawansowany i bardziej zaawansowane treści jeszcze na was czekają. W każdym razie, żeby pokazać wam, jak to działa, mniej więcej możemy podejść do tego testu. Oczywiście tutaj nas informują o tym, że stracę mój dotychczasowy postęp, ale nie będziemy go robić do końca, tylko tak, żeby wam pokazać, jakiego typu zadania tutaj mamy. No i jeśli zrobimy zacznij, no to widzimy, że mamy na przykład estará listo, el, no i musimy wybrać następny wtorek. No to co wybierzemy? Próximo mientras, nie za bardzo, próximo día, też nie, próximo martes, no to C. Więc zaznaczamy i jest to, jak widzicie, poprawna odpowiedź. Czekamy na kolejne pytanie. En general los asiáticos tienen el włosy negro, więc mamy pelo oczywiście. O to tutaj chodzi, że mają czarne włosy zazwyczaj, jeśli nie przefarbują się oczywiście. I tutaj mamy kolejne pytanie. ¿Dónde está el problema? Nie widzę. Mamy podpowiedź, że o to chodzi. No więc oczywiście no veo. I znowu mamy dobrze, ale zobaczmy, co będzie, jak popełnimy jakiś błąd. I tutaj radzę wam nie robić czegoś na siłę. To nie jest test taki jak w szkole, że jest to test na ocenę. Odpowiadajcie szczerze, bo to później pomoże silnikowi Speakly ocenić wasz prawdziwy poziom i spersonalizować zadania późniejsze. Także tutaj nie oszukujcie, nie używajcie żadnych ściąg. Tutaj mamy co? Bezpośredni lot, S. Un vuelo directo oczywiście powinno być, a co będzie, jak wybierzemy coś innego? Un vuelo directamente na przykład oczywiście pokazało nam, że jest to na czerwono, no ale o to nam właśnie chodziło. Ale to nic, bo możemy przejść dalej. I oczywiście system zapamięta, że tutaj mieliśmy błąd, tego być może nie znaliśmy, tego wyrażenia, więc na to będzie nacisk w późniejszych naszych ćwiczeniach. Wyszedłem oczywiście z tego testu sprawdzającego bez jego dokańczania, żeby teraz wam pokazać, jak to wygląda już podczas tej głównej nauki. Mamy tutaj strefę nauki i jak widzimy, aplikacja do nas mówi me dio un bonito regalo de Navidad. Możemy sobie to puścić jeszcze raz. Me dio un bonito regalo de Navidad. I tutaj mamy podkreślenie tego wyrażenia dała mi. O to tutaj chodzi, me dio. I te właśnie słowa są najważniejsze w tym zdaniu. Oczywiście chodzi tutaj o to, że dała mi ładny prezent na święta. I jak przejdziemy dalej, to musimy spróbować tym razem utworzyć zdanie. Chciałem ci osobiście podziękować. I jak to zrobimy? Jeśli dotkniemy, aby kontynuować, mamy tutaj jakieś litery już podane, więc już wiemy, o co chodzi. Jeśli spojrzymy na to przez moment, możemy to zapisać, wydaje mi się, możemy to powiedzieć, ale możemy też zrobić pomiń. Jeśli naciśniemy tutaj na mikrofon, to quería darte las gracias personalmente. Quería darte las gracias personalmente. Zobaczymy, jak przetworzy. Quería darte las gracias personalmente. Oczywiście zrobiliśmy to dobrze w tym momencie i możemy zaznaczyć, czy chcemy, żeby nam to przypomniało wyrażenie później, czy już to umiem i w tym momencie system zapamięta nasz wybór. W każdym razie, jak widzieliście, za pierwszym razem nie przycisnąłem tego mikrofonu całkowicie i dlatego nie odczytało tego, co powiedziałem. Co jest dobre w Speakly to to, że oprócz tych generycznych takich lektorów, które są używane w różnych innych aplikacjach, tutaj nagrywają się też native'i i to native'i nie tylko latynoscy, jak w większości dostępnych aplikacji językowych, ale też hiszpańscy z peninsuli, z Europy również. Więc są tutaj normalni ludzie, normalne nie tylko generyczne głosy, nie tylko generowane komputerowo, czy też takie nasze Iwony. Jest tu naprawdę dużo ciekawych rzeczy i to jest między innymi jedna z nich. No i wyobraźmy sobie, że klikamy dalej, już to umiem. I co się dzieje? Porque corres. I dalej mamy riesgo. Więc tutaj, jako że połączyliśmy obie metody, od razu nam klawiatura wyskakuje i musimy coś wpisać. No to wpiszmy to, co nam się wydaje.
i kliknijmy sprawdź, udało się. I mamy. ¿Por qué corres tal riesgo? Puszczę jeszcze raz, bo mówiłem w tym momencie. ¿Por qué corres tal riesgo? Jak widzicie, teraz akcent już jest inny i jest bardziej peninsularny. Mamy riesgo, tak bardziej po peninsularnemu powiedziane, a nie z tą meksykańską melodią, która oczywiście jest fajna, ale być może zależy nam bardziej na peninsularnym hiszpańskim, a nie na tym latynoskim, zwłaszcza meksykańskim, que pasa, wey, i tak dalej, i tak dalej. Tak to mniej więcej działa. Zróbmy dalej. Tomó las riendas de su propio destino. Tutaj mamy jako nowe słówko podkreślone destino, to jest w tym zdaniu najważniejsze, jak dotkniemy. Tomó las riendas de su propio destino. Mamy wyjaśnione, że chodzi o los. Oczywiście w tym momencie nie mamy jeszcze tłumaczenia, to przyjdzie później, ale mamy w ciągu całej lekcji możliwość rzeczywistego przyswojenia sobie nie tylko całego zwrotu, ale też tego podkreślonego słówka. W ten sposób ta aplikacja Speakly nas uczy. Oprócz tego głównego toku nauki mamy tutaj, jak widzicie, tak jak wspominałem też na początku, wiele różnych innych funkcji i jedną z moich ulubionych są sytuacje live, bo mamy tutaj takie dialogi, które w życiu rzeczywiście mogą się pojawić i mogą być dla nas przydatne. W dodatku możemy to sobie wysłuchać, możemy sobie też ćwiczyć. Jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo różnych tematów. Niektóre dla jednej osoby będą bardziej przydatne, dla innej inne. O to właśnie chodzi, żeby było tutaj dużo, ale jak widzicie, jestem na średnim poziomie, a już jest 200. sytuacja. Mamy intoxicación alimentaria, alergia a los gatos, tenis, czyli jak widzicie, różne tematy naprawdę, ale oczywiście jak śledzicie mnie na Instagramie czy na Facebooku, czy też wiecie, że raz gotowałem dla was zupę kurkową, więc mnie interesuje najbardziej taki oto temat, las setas. Zobaczymy, co to jest. Wracasz do domu, kiedy dzwoni do ciebie twoja dziewczyna. I możemy sobie to puścić. Voy a hacer la cena. ¿Qué te apetece? Qué sorpresa tan agradable. Me gustaría tomar pasta con setas. Bueno, entonces tendrás que pasar por la tienda y comprar setas. Vale, lo haré. ¿Compro alguna otra cosa? Jak widzicie, taki mini dialog, oczywiście jest dalej kontynuacja. A jak wciśniemy ćwicz, to co się stanie? Mamy tutaj. Voy a hacer la cena. ¿Qué te apetece? Musimy spróbować utworzyć zdanie. Co za miła niespodzianka, chciałbym makaron z grzybami. Więc musimy zapamiętać to, co ten gość odpowiedział wcześniej i spróbować je utworzyć. Co się stanie, jak tu kliknę? Ok, tym razem musimy to zapisać. Więc co tam było? Que sorpresa tan agradable, czy coś w tym stylu. Już teraz dokładnie nie pamiętam, bo jestem bardziej skupiony na mówieniu do was. W każdym razie tutaj możemy sobie albo to wypełnić, pisząc, nie możemy wypełnić pisząc, tutaj chodzi akurat o mówienie, a jak będziemy sobie podpowiadać, to możemy też kciukiem sobie podpowiadać, jeśli dokładnie nie zapamiętaliśmy, co tam było w tym zadaniu konkretnie napisane. Wydaje mi się, że było tu, que sorpresa tan agradable, me gustaría tomar pasta con setas, zobaczmy, czy tak było, naciśnijmy, que sorpresa tan agradable, me gustaría tomar pasta con setas. Nie zrozumiało chyba. Setas. Qué sorpresa tan agradable. Me gustaría tomar pasta con setas. W każdym razie o to tutaj chodzi. Zrobimy jeszcze raz. Qué sorpresa tan agradable. Me gustaría tomar pasta con setas. O, teraz już wyłapało, że wszystko jest dobrze. Qué sorpresa tan agradable. Me gustaría tomar pasta con setas. Ale jak widzicie, też ten silnik może być tutaj. Dlatego błędnie to odczytać, dlatego że mówię tu do was i nie do końca jestem skupiony na tym, co mówię. Jak wy będziecie w domu, nie będzie tutaj żadnych innych dźwięków naokoło, to na pewno będzie wam jeszcze lepiej to szło. Tak jak ja próbowałem w domu, to naprawdę ten silnik bardzo dobrze wyłapuje to, co mówimy, tylko musimy mówić wolno i wyraźnie. Tak w tym momencie nie będzie nam liczył błędów wtedy, kiedy tych błędów nie popełniamy.
jak się zdarzyło przed chwilą. Jeszcze jedną rzeczą, chyba moją ulubioną w tej aplikacji, są ćwiczenia ze słuchu, dlatego że bardzo ciężko znaleźć w internecie dobrze przygotowane ćwiczenia ze słuchu z akcentami wyraźnymi, kastylijskimi. I są tutaj akcenty z Hiszpanii peninsularnej również, nie tylko latynoskie. Tematy są poważne. Oczywiście, jeśli na teście wyjdzie nam początkujący, to te słuchanki na początku będą też proste. Ale jeśli jesteśmy już na średnim poziomie, to są naprawdę bardziej poważne tematy. Jak widzicie, ¿por qué deberías aprender un segundo idioma? To temat dla nas. ¿Cómo identificar tus fortalezas? 5 consejos para convertirte en un mejor orador, na przykład. Bardzo ciekawe rzeczy, więc jeśli wciśniemy sobie lekcję 33, posłuchaj nagrania, zobaczcie, co musimy tutaj zrobić. Postaraj się rozpoznać słowa, które już znasz. Przyzwyczaj swoje uszy do brzmienia języka, nie musisz wszystkiego rozumieć. I mamy tutaj kilkuminutową słuchankę. I chodzi o to, ta akurat ma 7,5 minuty, chodzi o to, żebyśmy sobie na początku posłuchali, później mamy też tekst i później też możemy tekst zmienić na polski i wysłuchać jeszcze raz tekstu, czytając tłumaczenie. Jeśli nie zrozumieliśmy jakiejś części, czy też wszystkiego, możemy to sobie jeszcze raz puścić. Pokażę wam, jak to działa. Hola, soy Inés. Bienvenidos a nuestros ejercicios de escucha. En este ejercicio tutaj nam tłumaczą, co mamy zrobić, ale jeśli przesuniemy, to widzimy, jak to działa. W praniu. Oportunidades de trabajo. Las personas que tienen la habilidad de comunicarse en diferentes idiomas siempre son valoradas en el mundo de los negocios. Jak widzimy, lektorka mówi powoli, mówi wyraźnie, mówi z akcentem kastylijskim z peninsuli, więc wszystko powinniśmy zrozumieć, zwłaszcza jeśli puścimy sobie jeszcze raz, zwłaszcza jeśli przeczytamy sobie tekst. Jak widzicie, wszystko jest zapisane tutaj na ekranie. Możemy sobie teraz z tego wyjść i jak widzicie, później będziemy musieli oczywiście odblokowywać kolejne słuchanki razem z tym, jak będziemy się uczyć. W miarę uczenia się będziemy odblokowywać kolejne ćwiczenia. Moim zdaniem jest to bardzo przydatna sprawa. Bardzo mało w internecie jest takich słuchanek tak dobrze zrobionych i podanych z tekstem i jeszcze z tłumaczeniem na język polski. Wszystko można sobie tutaj łatwo w jednym momencie sprawdzić i wszystko jest skumulowane tak naprawdę, to czego potrzebujemy, żeby taką słuchankę i żeby naszą comprensión auditiva ćwiczyć. Kolejną bardzo ważną rzeczą w tej aplikacji jest sekcja gramatyczna i jeśli mamy jakiś problem gramatyczny, oczywiście nie jest to jakaś zaawansowana gramatyka, ale ta podstawowa, jeśli nie wiemy, o co chodzi w danym zdaniu, nie znamy jakiejś formy, to zawsze możemy tutaj wejść i to wszystko sprawdzić. Jak widzicie, mamy różne tytuły, różne rozdziały, dużo o czasownikach, są rzeczowniki, liczebniki, dni, tygodnia, miesiące, a wiadomo, nawet na bardziej zaawansowanym poziomie czasami dni, tygodnia albo miesiące uciekają. Mówię do was, moi uczniowie, wiecie, do kogo się zwracam. Do wszystkich tak naprawdę, nie martwcie się. Więc jest tutaj taka podstawowa rzecz, są tabelki, więc nie musimy uciekać z tej aplikacji i szukać czegoś na z innych stronach. Mamy to wszystko tutaj zapisane. Oprócz tego mamy też inne rzeczy, jak na przykład te rekomendacje muzyczne, co jest dodatkową, ciekawą, zabawną rzeczą, zabawnym dodatkiem. Jeśli wejdziemy tutaj, widzimy, że polecają nam jakieś piosenki, możemy odwiedzić Spotify czy inne strony, gdzie tego możemy posłuchać i na podstawie tego, wracając na przykład do domu z pracy czy ze szkoły, możemy jeszcze bardziej, trochę bardziej w bierny sposób i przyjemny sposób uczyć się hiszpańskiego. Oczywiście nie musimy rozumieć każdego słowa z piosenki, nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, żeby mieć coraz bardziej stały kontakt z językiem.
No i co mamy dalej? Mamy tutaj wsparcie klienta, to oczywiście jeśli coś by się nie zgadzało, to ekipa techniczna jest przygotowana do tego, żeby służyć nam pomocą. Możemy się uczyć z lektorem, mają tutaj jakąś bazę lektorów. I nowości to nasze sztuczki w nauce języka. Jest to link, który nas zabierze do bloga, który pisze twórca tej aplikacji. Wstawia tam bardzo często różne posty o tym, jak się uczyć, jakie są najnowsze metody naukowe tego nauczania języków. I też nowość to Speakly jako bonus w pracy. Jeśli prowadzicie jakąś firmę, macie pracowników, to możecie poczytać sobie tutaj, jakie Speakly ma oferty biznesowe dla biznesów, żeby pracownikom waszym ułatwić jako bonus naukę języka, albo jeśli jest to potrzebne w waszej branży, to też Speakly może być do tego przydatne. Tak to właśnie wygląda, jak widzicie, bardzo dużo jest tutaj rzeczy, bardzo wiele się dzieje. Tutaj te pierwsze sekcje, w które nie weszliśmy, to oczywiście moja klasa, moje wyniki, no to wszystko jest zależne od tego, jak będziecie z tej aplikacji korzystać i jak często i jak szybko wasze postępy będą szły. W każdym razie, jak widzicie, naprawdę bardzo wiele rzeczy tutaj jest dostępnych. No i tak jak widzicie, ta aplikacja wygląda. Moim zdaniem jest ona naprawdę bardzo solidna, bardzo dobrze zrobiona. Ma wiele różnych funkcji i tak jak wspominałem na początku, im więcej mamy entradasz do naszego mózgu, tym lepiej. Mniej się będziemy nudzić, więcej czasu będziemy w stanie poświęcić nauce języka, a jest ważne, tak jak maglujemy to zawsze, żeby uczyć się chociaż trochę codziennie. A im więcej, tym lepiej, ale musi być to przyjemne. A wydaje mi się, że Speakly właśnie to nam zapewnia. Żeby było przyjemnie, żeby była zabawa i żeby było zawsze coś innego, zawsze coś ciekawego. Jak widzicie, czasami gramatyka, czasami nowe słówka, czasami nowe wyrażenia, czasami piosenki, czasami ćwiczenia ze słuchu. Obojętnie co, to też zależy od was. W każdym razie ja wam tę aplikację bardzo serdecznie polecam, szczerze, nie tylko marketingowo. Wiecie, że niczego bym wam nie wcisnął, jeśli sam bym nie wierzył, że jest to dobre narzędzie, a to wydaje mi się jest jak najbardziej dobre. I jeśli zajrzycie do opisu pod spodem, znajdziecie tam mój spersonalizowany link do Speakly. Powinien on was od razu przenieść na stronę Speakly, gdzie możecie zamówić sobie 7-dniowy darmowy okres próbny tej aplikacji. Są na tyle ludzcy, że nie każą nam od razu płacić, tylko możemy sobie pobawić się przez cały tydzień, przetestować i dopiero wtedy zdecydować się na zakup lub też nie. Możemy darmowo się z tego zupełnie wycofać, nie ma żadnego problemu. Więc jeśli klikniecie w ten link, to macie 7 dni darmowych i w dodatku jeszcze 60% zniżki, jeśli zdecydujecie się na roczną subskrypcję. Ja wam polecam przetestowanie przynajmniej tej aplikacji przez te 7 dni i wtedy zdecydowanie, czy jest to coś dla was, czy też nie. Z takich innych plusów, które też mnie uderzają, jest to, jak dobrze ten design graficzny wygląda. Czasami te aplikacje językowe potrafią być dość ordynarne kolorystycznie, a tutaj mnie przynajmniej nic nie odrzuca. Jest to, wydaje mi się, ważne, żeby też czuć się dobrze pod tym względem estetycznym, jak się uczymy języka. Czasami dlatego niektóre podręczniki wydają nam się takie bijące po oczach, a niektóre dużo przyjemniej nam się czyta. I tutaj wydaje mi się, że też dużo przyjemniej się z tego powodu właśnie, że jest to stonowane wszystko, kolorystycznie i graficznie zrobione w odpowiedni sposób. Dla mnie personalnie przynajmniej tak to działa. To od razu jest mi przyjemniej korzystać z takiej właśnie aplikacji. No i tak to wygląda. Żeby nie przedłużać już, to będziemy w tym momencie kończyć. Tak jak mówię, zaglądajcie do opisu i wchodźcie w link, żeby przetestować aplikację. Będę powoli kończył, dlatego że wydaje mi się, że wszystkie najważniejsze funkcje już obejrzeliśmy, ale tak jak mówię, najlepiej będzie, jak przetestujecie to sami na własnej skórze, na własnym telefonie czy też komputerze. Chociaż wydaje mi się, że jesteśmy coraz bardziej mobilni, więc im lepsza jest aplikacja na telefon, tym lepiej dla nas. Pozdrowię was, jak zawsze, na sam koniec z, tak jak mówiłem na początku, podwórka hotelu Santa Catalina, gdzie musiałem się ukryć pod tym kanaryjskim, bardzo pięknym zresztą balkonem. Z tej strony jeszcze być może nie widzieliście tego hotelu, bo zwykle jestem albo w parku, który jest tam, albo w ogrodzie, który jest po tej stronie, ale tutaj mają taką restaurację, która jest bardzo ładna i bardzo dobra.
swoją drogą. No i stąd was jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja będę już powoli uciekał, ale wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi wspaniali patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, dzięki któremu to wsparciu kanał Hablo Español może się cały czas rozwijać. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście nimi zostać, odwiedźcie serwis patronite.pl, link pod spodem w opisie. Polecam wam również zasubskrybowanie kanału, żeby nie stracić żadnego nowego odcinka, a jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i hasta luego.